Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa w niedzielne popołudnie i zapraszam na informacje dnia. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zachęca nas do ponownego zafascynowania się Bożym pięknem, podkreślał podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Papież apelował do wiernych o przestrzeganie zaleceń władz dotyczących pandemii. Bóg miłuje świat pomimo jego grzechów. Kocha każdego z nas, nawet kiedy popełniamy błędy i oddalamy się od Niego. Kocha nas tak bardzo, że dał nam swojego jedynego Syna, który oddaje swe życie za ludzi, zmartwychwstaje, powraca do Ojca i wraz z Nim posyła Ducha Świętego. Trójca Święta jest więc miłością całkowicie w służbie świata, który chce zbawić i stworzyć na nowo, podkreślał Ojciec Święty, nawiązując do dzisiejszej uroczystości Trójcy Przenajświętszej. La festa di oggi. Dzisiejsza uroczystość zachęca nas do ponownego zafascynowania się Bożym pięknem, niewyczerpanym pięknem, dobrocią i prawdą, ale także pięknem pokornym, bliskim, które stało się ciałem, aby wejść w nasze życie, w nasze dzieje, aby każdy mężczyzna i każda kobieta mogli się z Nim spotkać i mieć życie wieczne. Po modlitwie Anioł Pański papież zaapelował o przestrzeganie zaleceń władz dotyczących pandemii. Przestrzegł Włochów przed zbyt wczesnym ogłaszaniem zwycięstwa nad koronawirusem. W innych krajach, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej, wirus dalej pochłania wiele ofiar. W miniony piątek w jednym z krajów umierała jedna osoba na minutę. To straszne. Pragnę wyrazić moją bliskość z tymi społeczeństwami, z chorymi i ich rodzinami oraz ze wszystkimi, którzy się nimi opiekują. Papież apelował, abyśmy pamiętali o nich w swoich modlitwach. Przypomniał także, że czerwiec jest poświęcony czci serca Jezusa. Zachęcał nas do adoracji Eucharystii. Jak podkreślał, wtedy także nasze serce stopniowo stanie się bardziej cierpliwe, bardziej wielkoduszne, bardziej miłosierne na wzór Jezusa. Papież przytoczył także słowa modlitwy, jakiej nauczyła go babcia. Gesù, fa il mio cuore. Jezu, niech moje serce przypomina Twoje. Piękna modlitwa. Bella preghiera. Na zakończenie prosił wiernych, aby nie zapominali o Nim w swoich modlitwach. Prezydent Andrzej Duda gościł dziś w miejscowości Gust koło Radomia, gdzie mówił o potrzebie rozwinięcia nowoczesnej gospodarki. Wcześniej prezydent spotkał się z mieszkańcami Wilczkowic Górnych w województwie mazowieckim. Tam w okolicy Kozienic w ciągu 5 lat ma zostać wybudowany niezbędny dla regionu i całej Polski most. Budowa mostu w okolicy Kozienic jest bardzo istotna, ponieważ na odcinku ponad 70 km nie ma innego mostu, tylko przeprawa promowa. Budowa ta ma poprawić sytuację gospodarczą okolicy. W prosty sposób ten most przelicza się na pieniądze. Na pieniądze, które płynęły tutaj do kieszeni mieszkańców, regionu, samorządów, z przyszłych inwestycji, które tutaj będą, z rozwoju gospodarczego, który tutaj będzie, z tego, że będzie łatwiej o miejsca pracy po obu stronach Wisły, z tego, że będzie większa mobilność dla mieszkańców. W sumie na budowę 20 mostów w ramach programu Mosty dla Regionów rząd przeznaczy z budżetu państwa około 2,5 miliarda złotych. To jednak nie jedyne inwestycje, które mają służyć Polakom, przypomniał w miejscowości Gust koło Radomia prezydent Andrzej Duda. Wskazywał, jak ważna jest budowa kanału poprzez Mierzeję Wiślaną czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. On jest nam potrzebny do tego, abyśmy dokonali kolejnego skoku rozwojowego. Zanim czy razem z nim pójdzie rozwój infrastruktury właśnie komunikacyjnej. 1800 kilometrów torów kolejowych. Proszę Państwa, takiej inwestycji w Polsce nie było, odkąd najstarsi górale pamiętają. Prezydent przypomniał, że za jego kadencji została podniesiona o prawie 1000 zł płaca minimalna. Przez ostatnie 4 lata wzrosła także średnia płaca w Polsce o ponad 20%. To jest wszystko mało. To jest wszystko mało, bo ja chcę, żeby w naszym kraju były takie płace jak w Europie Zachodniej. Dlaczego Polak ma mniej zarabiać niż zarabia Niemiec, Belg, Francuz czy Brytyjczyk? Odnosząc się do programu 500+, Andrzej Duda podkreślił, że jego realizacja wpłynęła na szybkie tempo rozwoju polskiej gospodarki.
Te pieniądze stały się bardzo ważnym kołem zamachowym polskiej gospodarki i spowodowały między innymi właśnie one, czy może nawet przede wszystkim one, że w ciągu tych ostatnich 5 lat ta gospodarka tak znakomicie funkcjonowała. Mieliśmy takie fenomenalne wzrosty gospodarcze, które stawiały nas na pierwszych miejscach w świecie i w absolutnej czołówce europejskiej. Prezydent zapewnił, że będzie bronił wszystkiego, co już udało się osiągnąć. Tu Andrzej Duda wymienił program 500+, czy utrzymanie obniżonego wieku emerytalnego. Do 16 czerwca możemy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Ta opcja skierowana jest zwłaszcza do osób szczególnie narażonych w czasie epidemii. Oczywiście głosowanie korespondencyjne jest opcją, bo w dniu wyborów lokale wyborcze będą otwarte. Nowa ustawa regulująca przebieg wyborów prezydenckich umożliwia obok głosowania w lokalu wyborczym także głosowanie korespondencyjne. Każdy, kto wybierze tę drugą opcję, musi to zgłosić do 12 dnia przed wyborami, tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Przemysław Czarnek. A zatem do 16 czerwca będzie mógł zgłosić w swoim urzędzie gminy osobiście, pisemnie, mailem bądź telefonicznie zamiar głosowania korespondencyjnego. Urząd Gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Warunkiem jest oczywiście posiadanie skrzynki pocztowej. Jeśli nie posiadamy skrzynki, pakiet wyborczy będzie do odebrania w placówce pocztowej. Możemy też bezpośrednio udać się do urzędu. Głosowanie korespondencyjne to spore wyzwanie dla urzędów, mówi rzecznik Urzędu Miasta Krakowa Dariusz Nowak. Jeżeli będzie to kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy wniosków, no to jest mnóstwo pracy dla urzędników, którzy muszą te wnioski przyjąć, potem przygotować pakiety i wysłać. Więcej czasu na złożenie wniosku o głosowanie korespondencyjne będą miały osoby przebywające na kwarantannie. Mogą to zrobić do 23 czerwca, chyba że na kwarantannę trafią po tym terminie. Te osoby, które są w kwarantannie, one mają jeszcze łatwiej, że tak powiem, dlatego że mogą to zrobić na 2 dni przed wyborami. Chęć głosowania korespondencyjnego możemy zgłosić w urzędzie gminy, ale możemy zrobić to także przez internet za pośrednictwem portalu gov.pl. W tym celu wystarczy posiadać profil zaufany lub e-dowód. Usługi internetowe gwarantują nam również dopisanie się do spisu lub rejestru wyborców. I z tej opcji z wyborów na wybory korzysta coraz więcej Polaków, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. W wyborach parlamentarnych było to blisko 240 tysięcy takich wniosków złożonych za pośrednictwem portalu gov.pl. Do rejestru wyborców dopisujemy się na stałe. Do spisu wyborców tylko na konkretne wybory. Także tutaj nie ma na co czekać. Czasu jest mało, bo kalendarz wyborczy jest bardzo napięty. Nowa ustawa wprowadza też możliwość zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na tych obszarach, gdzie sytuacja epidemiczna nie pozwoli głosować w lokalach wyborczych. I wtedy to państwo ma zadbać o to, by dostarczyć nam pakiet wyborczy. W powiatach, gdzie ewentualnie doszłoby do takiego wyłącznie korespondencyjnego głosowania, nikt wniosku o głosowanie korespondencyjne nie musi zgłaszać. Możliwość głosowania korespondencyjnego istnieje także za granicą. Do 13 czerwca taki zamiar trzeba zgłosić konsulowi. Można też głosować tradycyjnie, czyli w punktach wyborczych w polskich konsulatach. 12 239 osób zmaga się w Polsce z koronawirusem. Świat nauki i medycyny cały czas szuka sposobów na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby oraz jej skuteczne leczenie. O koronawirusie wiemy już coraz więcej. Ważne, żebyśmy pamiętali, że COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Okres zakaźności przed wystąpieniem objawów jest od 3 dni do 2 tygodni, więc wsiadając do tramwaju z tego miejsca, w którym nie obowiązują już maseczki, do miejsca, w którym obowiązują maseczki, przeciskając się przez jakiś korytarz z innymi ludźmi, zawsze ryzykujemy. Mówi epidemiolog dr Zbigniew Hałat. Wirus ingeruje w nasz układ oddechowy i nerwowy. Może powodować stałą niewydolność oddechową i zmiany neurologiczne. Jeżeli ten wirus jest zmodyfikowany genetycznie, bądź też jeżeli dojdzie do nowej modyfikacji w wyniku naturalnego zmieniania się w przechodzenia w nowe szczepy wirusa,
to możemy mieć zasadniczy problem. Na całym świecie, w tym także w Polsce, trwa poszukiwanie skutecznego leku na koronawirusa. Nad preparatem, który zostanie wytworzony na bazie osocza ozdrowieńców, pracuje grupa ekspertów, między innymi z Lublina. Z kolei w Krakowie zespół naukowców bada wpływ szczepień przeciwko gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem COVID-19. Obecnie prowadzone są badania kliniczne. Ponieważ ta szczepionka powoduje swoiste uruchomienie odporności w zakresie pewnych cytokin, pobudzenie mechanizmów odporności, które mogą mieć udział przy zwalczaniu koronawirusa, prawdopodobnie w związku z tym te przebiegi są u nas łagodniejsze i w związku z tym jest mniejsza śmiertelność. W wielu ośrodkach podjęte są także prace nad szczepionką na koronawirusa. Pierwsze efekty, jak przyznaje specjalista chorób zakaźnych dr Lidia Stopyra, są już bardzo obiecujące. Przygotowanie skutecznej szczepionki to jednak wielofazowy proces trwający zwykle kilka lat. Na razie lekarze szykują się na drugą falę pandemii. To może nadejść jesienią i zbiec się w czasie z sezonowym szczytem zachorowań na grypę. I to wszystkie informacje na teraz. Kolejne wydanie o godzinie 18:05. Zapraszam Państwa i życzę dobrego niedzielnego popołudnia. Do zobaczenia.